7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry, guten morgen, buenos dias. Nazywam się Adrianna Eisenbach, jestem najbardziej wytatuowaną kobietą w Polsce. Na pewno mnie kojarzycie z Królowej Życia. A dzisiaj wam pokażę, co tutaj się dzieje w tym skandalu. Więc chodźcie ze mną. Co w życiu robiłam, że się dorobiłam? A, dużo rzeczy. Ale teraz wam pokażę moje królestwo, które właśnie zamykam. Tutaj wiele lat spędziłam. No i zapomniałam, co miałam powiedzieć. Tutaj wiele lat spędziłam, wiele kasy zarobiłam, po dachach skakałam i nigdy sobie nogi nie złamałam. A teraz co? Noga mi się podwinęła. Czemu? Nie z mojej winy, kochani. Wszystko przez te zasrane drzwi. Kochani, zdenerwowałam, że mało się nie posrałam. Ale zobaczcie na te drzwi. To jest po prostu jakaś paranoja. Drzwi nie domykają się wcale. Jest zima. Tak są zawsze otwarte. Chodź tutaj, pokaż to. Tak, widzicie? O tak. Tak i ciągle wieje wiatr. Żeby je zamknąć, trzeba zrobić tak, tak, nie zamykają się, tak, tak i tak, i tak, i tak, nie, nawet nie tak, bo i tak. No właśnie, tak to wygląda. Do tych, którzy zaraz powiedzą, że drzwi bałamuce, nie, kochani. Ja proszę o naprawienie tych drzwi, które mają prawie 4 metry. 5 lat. 5 całych lat. Ale to nie wszystko. Zobaczcie na te światło. Raz nie działają, ktoś by powiedział, dobrze, bo prądu nie zżerają. Tutaj znowu działają. Tu działają, ale tak sobie. Tutaj znowu nie działają. Ale zobaczcie, ile my wymieniamy w ciągu miesiąca niecałego. Tak to wygląda cały czas. Ale nie tylko na dole są ciuchy nieoświetlone, ale w całym butiku wygląda jak w noże kreta. Zobaczcie, ile żarówek jest przypalonych, ile działa, a ile nie działa. Ups! Zaraz się wywalę. Po prostu do dupy. A w ramach, że jest 16 stopni, bo ogrzewanie nie działa i drzwi są niezaprawne, wiecie co zrobili? Na ten cały butik dali nam dwa piecyki. Fajne, co nie? Można sobie po prostu usiąść i dupcie podgrzać. Dlatego po tylu latach kłótni, dyskusji i tego wszystkiego postanowiłam, że albo przeprowadzamy się do innego butiku, w inne miejsce, albo po prostu zamykamy. Zobaczcie, co tu się wszystko nagromadziło w ciągu tych 5 lat. Jakieś peruki, okulary, czego nie widzę, maski, nawet kaftan bezpieczeństwa. Ale fajne okulary też mamy tutaj. Wiecie co, chyba tak zrobię po prostu któregoś dnia, że posegreguję to wszystko i będę losować. Może ktoś wygrać. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy tutaj są. Jak wam się podoba? Chcielibyście takie bajery wygrać? Pięknie wygląda. Fajnie wygląda? O, no słuchaj, tu jakie, zobacz. Jakie okulary, ty. Jak teraz na to patrzę, ile emocji jest w tym wszystkim, ile energii jest w tym wszystkim, skąd ja to wszystko mam, jak żeśmy kupowali, wideo nagrywali. Zobaczcie na przykład to, do takiej stylówki zupełnie rockowej. To było tak mega, Jezu, aż po prostu mi ciepło się zrobiło. Albo te okulary na przykład, takie naprawdę super. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, takie Kim Kardashian, ale też bardzo dużo peruk, które zakładałam po to, żeby pokazać do różnych stylówek oczywiście, prawda? Jak na przykład taka peruka z tymi mega niemieskimi, niebieskimi włosami, albo też inna, jak taka bardzo kolorowa. Chcielibyście taką perukę? Jezu, wiecie co, naprawdę aż wychodzi mi, całe na tym ciele mam taką... Popatrzcie, jak to wygląda. No właśnie tą... To zawsze mówię kurzą skórkę, co nie, jakoś tak mi się zawsze z tym kojarzy, ale zobaczcie, na przykład taką mam perukę z takimi bardzo fajnymi włosami. Morska. Więc myślę, że jak ktoś by się zgłosił, że jak zrobimy na przykład na moim kanale, wstawiamy nowy odcinek i zrobimy jakieś pytanie do komentarzy i tak dalej, to możemy to kombinować z tym, że na przykład wylosujemy kogoś, kto będzie mógł albo wygrać te gadżety, które mają ze mną wspólnego, które powodują, że mam tyle emocji i tyle wspomnień, które są wspaniałe naprawdę z tym butikiem, z tą pracą i z tym wszystkim, ile energii w to jest włożone.
Myślę, że to fajny by był pomysł na to, żeby dać komuś naprawdę szansę, żeby coś z tym zrobił, czy fajnie się ubrał, czy sam na przykład wymyślił coś fajnego w swoim życiu. O, na przykład takie czarne, albo te brązowe. Zobaczcie, nie fajnie. Takie miałam kiedyś afroloki, takie właśnie w takim stylu. To wszystko są peruki, które są naprawdę ubierane tylko do wideo, więc ja w tym nie chodziłam. Wszystko jest prawie jak nowe, kochani. Nie wiem, myślę, że to jest fajny pomysł. Uważacie, że nie? Czy uważacie, że tak? Najlepsze okulary, kochani, są właśnie te. W nich się czuje człowiek, jakby był totalnie na haju, ale pokażę wam sama, jak przyłożę do kamery tutaj, jak to wygląda mniej więcej. Zobacz, wszystko się kręci, wierci. Nie wiem, można to założyć chyba na dyskotekę jakąś, czy nie wiem na co. Ja wiem, że byliśmy na dachu tutaj w Monopolu i nagrywaliśmy jakieś tam wideo i ja założyłam te okulary i miałam w tym iść. Ja wam powiem, że nawet nie widać tutaj na przykład, jakbym stanęła gdzieś tutaj na to i chciała coś robić, wszystko się wierci, kręci, nie wiadomo jak, ale w tym iść jest naprawdę ciężko, bo widać wszystko. Tak jakby w kratkę, ale ośmiokąt, jak mucha, coś w tym rodzaju, że jak idziesz, to widzisz, jakby tutaj stało 100 tysięcy kartonów, jakby było 10 tysięcy kwiatków, co najmniej 10 drzwi i ludzie, którzy przechodzą, wychodzą i tak dalej. No po prostu te okulary są mega. I pierwszy raz w życiu, kochani, coś rozwaliłam, pokażę wam. No tak naprawdę to nie umiem być chyba wściekła, nie wiadomo jak, bo nawet ten manekin nie dał się rozwalić. On oczywiście już był zepsuty, bo tam była uklejona już ręka z taśmą. No Ania jeszcze rozwaliła tutaj głowę i niektóre dziewczyny naprawdę już go sklejały i sklejały i sklejały. On się w ogóle nie trzymał tutaj, także jakby się tylko przeszło, to i tak tutaj spadł. Więc nie jest to tak, że demoluje nie wiadomo jak, ale po prostu chcieliśmy go rozwalić, chciałam zobaczyć jak to jest. Ale ja chyba i tak się nie nadaję na to, żeby rozwalać coś, jak jestem wkurzona. Za duży szacunek do tego, do tych wszystkich rzeczy, więc ach, pal diabli. Nie zapomnij więc dać łapkę w górę i subskrybować mój kanał. My na dzisiaj już dosyć mamy pakowania, rozliczania, wyliczania. Więc kochani, jak chcecie dalej oglądać nasz kanał i chcecie na przykład zaproponować jakieś tematy, czy chcielibyście obejrzeć nasze życie prywatne, czy może więcej z życia biznesowego, czy co byście chcieli nie obejrzeć, możecie napisać w komentarzu. Oczywiście też możecie wpaść do nas na Instagrama i też oczywiście napisać wiadomość i powiedzieć, co najbardziej byście chcieli obejrzeć. No a my wracamy do domu. Może coś zjemy. Co, to najpierw do Lidla, musimy coś kupić do jedzenia. No a czekaj, bo głodomor jest głodny oczywiście. No to co, jedziemy do Lidla. Uf, wróciliśmy, wszystko przytargaliśmy, ale całkiem zapomniałam, że przecież wam okulary dzisiaj obiecałam. Więc kochani, mamy do wyboru albo te złote, albo te różowe. Więc jak napiszecie hashtag okulary i za tym hashtagiem albo te złote w kwiatki, albo te różowe, to wtedy któryś z tych par pójdzie oczywiście do was do domu. No a my dzisiaj już kończymy. Można będzie u nas ciągle coś wygrać, także oglądajcie nasz kanał, pomagajcie nam, wspierajcie nam, subskrybuj, oczywiście łapka w górę i zostaw komentarz, bo chcielibyśmy troszkę dłużej z wami zostać i się podzielić z wami tym, co mamy. Na razie, pa, pa.